Pewnego wieczora ojciec słyszy modlitwę synka. Boże, pobłogosław mamusie, tatusia i babcie. Do widzenia, dziadziu. Uznaje, że to dziwne, ale nie zwraca na to szczególnej uwagi. Następnego dnia dziadek umiera. Jakiś miesiąc później ojciec ponownie słyszy dziwną modlitwę synka. Boże, pobłogosław mamusie i tatusia. Do widzenia, babciu. Następnego dnia babcia umiera. Ojciec jest nie na żarty przestraszony. Jakieś dwa tygodnie później słyszy pod drzwiami syna: Boże, pobłogosław mamę. Do widzenia, tatusiu. Ojciec, prawie w stanie przed zawałowym. Następnego dnia idzie do roboty wcześniej, żeby uniknąć ruchu ulicznego. Cały czas jest jednak spięty, rozbity, rozkojarzony, spodziewa się najgorszego. Po pracy idzie wzmocnić się do pubu. do domu dociera koło północy. Od progu przeprasza żonę. Kochanie, miałem dzisiaj fatalny dzień. Miałeś zły dzień? Miałeś zły dzień? Ty? A co ja mam powiedzieć? Listonosz miał zawał na progu naszych drzwi. Morał z tego taki, że jak wpuszczasz listonosza, to żona robi się ochocza, i jakby tego było mało, to w tym przypadku coś się nawet zmajstrowało.